Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji bezpartyjnych samorządowców przed Sejmem, dlatego że będziemy rozmawiać o naszym starcie w wyborach parlamentarnych. Poruszymy dzisiaj trzy tematy. Pierwszy z nich to jest start i formuła tego startu przez nasze ugrupowanie, o którym opowie Urszula Krawczyk i Tymoteusz Myrda, których proszę o głos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak się stało, że system wymusił na nas, abyśmy do parlamentu wystartowali jako partia. Narzędziowo i technicznie nie mamy innego wyjścia. System jest tak skonstruowany, że to partie mają przywileje i partie zabetonowały całe środowisko, żeby mogły jak najwięcej dla siebie ukraść. Dlatego bezpartyjni samorządowcy idą do Sejmu jako partia, zarejestrowana partia, ale nie zmieniamy szyldu. Zostajemy pod starym szyldem. Bezpartyjni samorządowcy w 2018 roku zebrali ponad 1 000 000 głosów. Ponad 1 000 000 Polaków oddało na nas głos. Nie możemy tego zmarnować. Zostajemy pod swoim szyldem, zostajemy pod bezpartyjnych samorządowców, ale niestety ze względu na wymogi systemu i jego konstrukcję zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby wystartować nie jako ruch, ale jako partia. O zabranie głosu poproszę Tymoteusza Myrda, który jest przewodniczącym partii Bezpartyjni Samorządowcy Łączy Nas Polska, bo taka jest pełna nasza nazwa. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dwa ważne komunikaty, które dzisiaj od nas wychodzą. Po pierwsze, bierzemy udział w wyborach parlamentarnych 2023 roku. Będziemy kształtować i budować listy do Sejmu i do Senatu. Wystartujemy w tych wyborach i liczymy na zwycięstwo oraz na poparcie obywateli Polski. Drugi komunikat, startujemy jako partia polityczna. Brzmi troszeczkę to groteskowo, ale dlaczego? Tak jak moja koleżanka Ula powiedziała, kodeks wyborczy stworzony przez partie polityczne preferuje partie polityczne. Wyklucza tak naprawdę obywateli z funkcjonowania i życia publicznego, politycznego. Jeżeli chcemy funkcjonować w życiu publicznym, chcemy wziąć udział w wyborach, jesteśmy zmuszeni funkcjonować jako partia polityczna. Przykłady? Po pierwsze, partie polityczne rejestrują się PKW od razu, obywatele muszą zebrać podpisy. Stowarzyszenia nie mogą wziąć udziału i zarejestrować komitetu o swojej nazwie. W ogóle są niechronieni. Druga rzecz, subwencje, które po niej przysługują tylko partiom politycznym. Komitety wyborcze wyborców nie otrzymują subwencji, pomimo tego, że uzyskają wynik wyborczy. Co to pokazuje? To pokazuje, że stan demokracji w tym kraju jest ograniczony i preferuje tylko ograniczonych obywateli. Tak naprawdę około 2% obywateli, którzy są w partiach politycznych. 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej i nie mają żadnej ochrony. Tak naprawdę są obywatelami drugiej kategorii we własnym państwie. Dlatego my, startując w tych wyborach, mamy zamiar to zmienić. Przede wszystkim ograniczyć przywileje partii politycznych w kodeksie wyborczym oraz zastanowić się nad tym, czy na pewno subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych to jest przejaw demokracji. Dlaczego? Po pierwsze, wszystkie komitety lokalne, jakie startują w wyborach samorządowych, nie mają zwrotu kosztów poniesionych na kampanię i nie mają subwencji. A tak naprawdę jest ich setki lokalnych komitetów, które biorą udział w wyborach samorządowych, mierzą się z machiną partyjną, która jest finansowana z budżetu państwa, czyli z podatku obywateli. Dlatego jeszcze raz, bezpartyjni samorządowcy idą do wyborów, aby zmienić rzeczywistość, aby przywrócić normalność, normalną Polskę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dwa miesiące temu mieliśmy naszą konwencję inicjującą budowanie struktur i zapowiedzieliśmy, że budujemy program. Odbyło się kilkanaście konwencji programowych w różnych regionach Polski. O szczegółach tego, jak się rozpocznie start naszej kampanii, opowie Barbara Domańska i Grzegorz Wysocki, członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Szanowni Państwo, ruch Bezpartyjni Samorządowcy przez rok nie tylko budował struktury, ale poświęciliśmy najwięcej czasu na to, żeby opracować, przedstawić Polakom nasz program. W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję, w której wzięło udział ponad 600 osób. Mam wrażenie, że z każdego zakątku kraju. Proszę Państwa, chcemy zaprosić Państwa na konferencję programową, która odbędzie się 15 lipca o godzinie 12. Chcemy zaprosić wszystkich do prezentacji naszego programu wyborczego, naszych postulatów, naszych oczekiwań i wszystkiego, co wiąże się z tym, żeby przekonać Polaków, że warto oddać głos na bezpartyjnych samorządowców. Chcemy na tym spotkaniu
wykazać pewien związek, który istnieje. To znaczy związek między tym, co postulujemy, a to, do czego zmierzamy. Nie jest tajemnicą, że naszym hasłem i głównym zamierzeniem jest to, żeby dostać się do Sejmu i żeby Polska stała się normalnym krajem. Naszym hasłem jest normalna Polska. Basiu, dodaj coś. Liczymy bardzo gorąco na Państwa obecność. Prosimy, zaproście swoich znajomych. Jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne, na samorządowców, na organizacje pozarządowe, na wszystkich, którzy się definiują jako bezpartyjni. Jest nas 98%, to jest ogromna siła. Wykorzystajmy ją razem i spotkajmy się razem. Bardzo dziękuję. 15 lipca w tym samym miejscu konwencja programowa bezpartyjnych samorządowców, gdzie, tak jak powiedział Grzegorz, pokażemy program, który rozwiązuje problemy mieszkańców, a nie jest programem, który ma budzić jakieś emocje i kłótnie. To są naprawdę proste sprawy i znamy metody jako samorządowcy i wiemy, jak je rozwiązać. Zapraszamy wszystkich do obecności razem z nami. Ale nie byłoby demokracji, gdyby nie media. Media są strażnikiem demokracji. Mamy w Polsce bardzo wiele lokalnych telewizji i lokalnych rozgłośni radiowych, które po kryzysie popadły w pewne problemy. My jako samorządowcy stajemy po ich stronie. Chcemy też, żeby te media działały lokalnie. My się transparentności nie boimy. O naszych postulatach opowie Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Zapraszam Cię, Eligiusz, do wystąpienia. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zgodnie ze słowami, które przed chwileczką usłyszeliśmy, rynek mediów lokalnych. Oczywiście rynek mediów lokalnych to nie tylko telewizje lokalne, to również radio lokalne i prasa. Natomiast dzisiaj pozwólcie, skupimy się na tej pierwszej grupie. Proszę Państwa, rynek mediów lokalnych, konkretnie telewizji, to blisko, według szacunków, 5 do 6 milionów telewizorów. To jest mniej więcej tyle, ile zasiada przed telewizorami łącznie przy głównych wiadomościach, przy faktach czy przy wydarzeniach. Widzimy zatem, jaki to jest ogromny wpływ na postrzeganie naszej rzeczywistości. Oczywiście media lokalne, konkretnie telewizje, w ostatnich czasach niestety zderzyły się z pewną ścianą. Szczególnie po pandemii zniknęły pewne możliwości zarobkowania. Zmieniło się też otoczenie reklamowe, prawda? No, nie możemy o tym zapominać. Dlatego postulujemy, żeby ten stan rzeczy, w trosce o to, żeby właśnie te telewizje, które są najbliżej społeczeństwa, które mogą najbardziej wnikliwie i dokładnie, można powiedzieć, no, sondować lokalne rynki, lokalne wydarzenia, lokalnych polityków, mogły bezpiecznie funkcjonować i nie martwić się o tak zwane swoje jutro. Konkretne propozycje to, proszę Państwa, punkt pierwszy. Udział tych telewizji w kosztach, można powiedzieć, w dochodach, które są płacone i wynikają z abonamentu, który jako oczywiście użytkownicy opłacamy. Można to łatwo zorganizować poprzez na przykład zastosowanie algorytmu i podział pieniędzy z tego właśnie abonamentu dla poszczególnych redakcji. Na przykład bazując na zasięgach, bazując na liczbie odbiorców. To dzisiaj jest bardzo prosto mierzalne, bardzo prosto weryfikowalne. Kolejny punkt, który może się wydać niektórym z Państwa kontrowersyjny, ale uważamy, że kwota dotacji, która w tym roku wynosi blisko 3 miliardy złotych na telewizję publiczną, powinna być właśnie desygnowana i przeznaczona właśnie dla tych lokalnych telewizji, dla strażników lokalnej demokracji. My jako samorządowcy oczywiście w jakiś sposób pomagamy tym telewizjom, wykupujemy różne na przykład reklamy, natomiast też uważamy, że nie jest to nasza rola. Dla transparentności obrazu, dla transparentności życia, jawności życia publicznego właśnie te telewizje powinny być również w taki sposób dofinansowane. W tym konkretnym przypadku, skoro z budżetu państwa finansowana jest telewizja publiczna, to równie dobrze wydaje mi nam się lepszym rozwiązaniem, żeby te pieniądze były przeznaczane właśnie dla Was, dla telewizji lokalnych. Dziękuję bardzo. By media były transparentne, niezależne, więc my się tej transparentności jako samorządowcy nie boimy. Chcemy, żeby te telewizje miały stałe zasilanie. Stałe zasilanie, udział w abonamencie oraz udział w środkach budżetowych przeznaczonych na media publiczne uważamy za taką bazę, która pozwoli tym mediom lokalnym działać niezależnie od tego, co się dzieje w samorządach. Znamy przypadki z Krakowa, z Wrocławia, kiedy ludzie narzekają, że miasta stworzyły własne media,
one są jednostronne, niekrytyczne, a nie o to w samorządzie chodzi, nie o to chodzi w mediach, żeby te media były w jakiś sposób zależne. Dziękujemy za uwagę. Nasi mówcy są dla Państwa dyspozycji. Ja się nazywam Krzysztof Maj, jestem rzecznikiem prasowym Bezpartyjnik Samorządowców. Jeśli są jakieś potrzeby, to proszę przeze mnie też się kontaktować. A teraz oddajemy Państwu rozmówców do rozmów indywidualnych. Bardzo dziękuję.